Dzień dobry, Michał Wróblewski. Moim gościem jest Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy. No, a pan się nie boi, panie pośle? Dzień dobry. Pan się nie boi, że został pan nagrany gdziekolwiek, w którejkolwiek restauracji? Bo nie wiem, czy był pan w Sowie i Przyjaciółach, czy nie? Nie, nie byłem w Sowie i Przyjaciele. Nie byłem w tych restauracjach, w których nagrywali premierów, a raczej premiera, kelnerzy. W związku z tym śpię spokojnie. A o czym rozmawiał pan z byłym premierem Donaldem Tuskiem ostatnio w Krakowie? Bo jak rozumiem, ta rozmowa nagrana nie została. Myślę, że nie. Rozmawialiśmy, a nawet gdyby, to można by ją było upublicznić, dlatego że rozmawialiśmy trochę o kampanii warszawskiej, ale przede wszystkim o pieniądzach, o unijnym budżecie, o tym, jak on jest negocjowany, o pieniądzach na metropolię. Bo ja po to chciałem porozmawiać. Wieczorem się spotkałem z Januszem Lewandowskim, naszym byłym komisarzem, rano z Donaldem Tuskiem, dlatego że się zastanawiam, skąd będą możliwe inwestycje, jeżeli PiS dalej będzie prowadził taką awanturniczą politykę i tych pieniędzy będzie mniej. I co szef Rady Europejskiej panu powiedział? Co pan usłyszał od Donalda Tuska? No przede wszystkim o wadze tych wyborów rozmawialiśmy. To znaczy rozmawialiśmy o tym, że te wybory są tak naprawdę wyborami, które albo wzmocnią samorząd w Polsce, dlatego że myśmy zawsze chcieli przekazywać więcej władzy samorządowi. I Donald Tusk mówił dokładnie to samo, co ja, że sukces naszej demokracji polega na tym, żeśmy oddawali władzę samorządom, które są bliskie obywatelom. Ale doradził coś panu, jeśli chodzi o działania kampanijne, skrytykował Prawo i Sprawiedliwość. Co pan konkretnie usłyszał od pana Donalda Wszyscy, Tuska? Wszyscy, którzy znają Donalda Tuska, wiedzą, że on nigdy nie radzi niczego, dlatego że on... A życzył panu powodzenia? I bardzo słusznie zawsze uważa, że polityk powinien brać sam odpowiedzialność za swoje decyzje. Natomiast oczywiście życzył mi powodzenia, tak. A pan życzy, żeby Donald Tusk do Polski wrócił? Tak na marginesie zapytam. To jest decyzja Był fetowany w Krakowie. To jest decyzja Donalda Tuska. Ja myślę, że Donald Tusk taki. A czy coś powiedział na ten temat? Nie, nie, nie. I też Donald Tusk jest też znany z tego, że ze swoich planów, swoimi planami się z nikim nie dzieli i się nie zwierza. Ja myślę, że Donald Tusk jest przed podjęciem tej decyzji, co dalej. Myślę, że spokojnie może postawić na dalszą karierę europejską. Może też próbować wracać do polskiej polityki, a wątpię, żeby tę decyzję podjął. A pana prywatne zdanie, dobrze by się stało, gdyby Donald Tusk z tej polityki europejskiej wrócił tutaj, czy jednak na tyle dobrze dbał o interesy Polski i też państw europejskich w ogóle jako szef Rady Europejskiej, że powinien raczej zostać na tej arenie międzynarodowej? Pana prywatne zdanie. To jest decyzja Donalda Tuska, dlatego że przecież on się musi najlepiej czuć z tą decyzją. Natomiast ja powiem tyle, takich polityków tego formatu europejskiego, który ma takie doświadczenie, który jest znany przez wszystkich w Europie, który może zadbać o tę wrażliwość naszej części Europy, jest bardzo mało. W związku z tym oczywiście jego rola w Europie jest nie do przecenienia i mam nadzieję, że też mógłby nas reprezentować w innych instytucjach równie dobrze. Natomiast oczywiście, no, polityków z takim wielkim talentem politycznym też wielu w Polsce nie mamy, więc myślę, że jakąkolwiek decyzję Donald Tusk podejmie, na pewno będzie mógł dobrze sprawować swoją funkcję i działać na rzecz kraju, czy to wewnątrz Polski, czy to na zewnątrz. Panie pośle, panie ministrze, mocno wybrzmiała wypowiedź Donalda Tuska z Krakowa, kiedy zaapelował o tę jedność na 11 listopada, o to, że być może dobrze by było, gdyby odbył się 11 listopada ulicami Warszawy wspólny marsz jednoczący i rządzących, i opozycję. Mm-hmm. Teraz chciałbym poprosić o wypuszczenie filmiku. Tutaj jest fragment wypowiedzi Patryka Jakiego dla nas w programie w Wyborczym Grillu. Posłuchajmy. Proszę o to Rafała Trzaskowskiego i proszę o to wszystkich polityków Platformy, żeby tego jednego dnia nie robili cyrków. Znaczy są takie momenty jak stulecie odzyskania niepodległości, gdzie wszyscy powinniśmy stanąć razem. To jest mniej więcej tak samo jak podczas bitwy warszawskiej. Endecja i Sanacja, które siebie nienawidziły wzajemnie i potem widzieliśmy dekadę później, jakie były tego konsekwencje, znaczy w co to się przerodziło, ale mimo to, kiedy Polska była zagrożona, kiedy były te takie wyjątkowe momenty, potrafili razem stanąć i bronić Rzeczypospolitej. I ja chciałbym, tak jak na co dzień się kłócimy, żeby był taki chociaż jeden dzień w roku, gdzie byśmy wszyscy poszli razem i bardzo o to Rafała Trzaskowskiego proszę. No właśnie, i to było tak bardzo, bardzo jednoczący apel, przypominający ten apel Donalda Tuska. Bądźmy razem, ale pan Patryk Jaki zwrócił się do pana, żeby... Dwie rzeczy. Po pierwsze, ja nikogo nie nienawidzę, to po pierwsze. Po drugie, jest taki dzień dla warszawiaków równie ważny jak 11 listopada, 1 sierpnia. I widziałem polityków PiSu, jak oni się zachowywali 1 sierpnia. TVP montował manipulację za manipulacją, a jak się zachowywali politycy PiSu wielokrotnie widzieliśmy. Ale jak się Natomiast Patryk wróćmy do 11 listopada, bo to jest ważne. Bo ja nie wiem, kto robi cyrk. Moim zdaniem cyrk robią rządzący, którzy próbują rozgrzeszać
faszystów i ludzi, którzy propagują hasła faszystowskie. Ale ja bym i o tych hasłach faszystowskich nie chciał rozmawiać, bo tu był taki pozytywny apel do pana. Pan ma okazję tutaj na naszej Jeżeli pan Patryk Jaki, ministrowie tego rządu obiecają, że jeżeli będzie jakiekolwiek rasistowskie hasło nawołujące do nienawiści, to że jeżeli będzie wniosek z miasta Warszawy, żeby rozwiązać demonstrację, to tak to zrobią natychmiast, idę razem z nimi w pochodzie. Tylko muszą mi to obiecać. Wezmę syna i idę z nimi, jeżeli mi zagwarantują, że jeżeli będzie rasistowskie, faszystowskie hasło, nawoływanie do nienawiści, to że natychmiast zostanie ta demonstracja. Czyli wyobraźmy sobie sytuację. Patryk Jaki, najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości obiecują panu, że żadnych rasistowskich, faszystowskich haseł nie będzie. Jestem gotów iść. I jest zaproszenie do pana, pan na to zaproszenie odpowiada. Tak, jeżeli mi zagwarantują, że w momencie, kiedy będzie wniosek miasta Warszawy o rozwiązanie demonstracji, oni to zrobią, jestem gotów iść. Tak. Nawet z synem i z córką. A propos Donalda Tuska i troszeczkę Patryka Jakiego, bo Patryk Jaki lubi grać w piłkę nożną właśnie. Pan z Donaldem Tuskiem. Pamięta pan, jak grali razem w piłkę? Patryk Jaki z Donaldem Tuskiem? Tak, oczywiście. Być może była taka sytuacja, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie. Natomiast czy pan harata w gałę? Podobno haratają w gałę tylko dżentelmeni, jak się wyraził Donald Tusk. Moi kumple zawsze uważali, że ja słabo gram w piłkę nożną, mimo że radzę sobie na boisku, ale ja grałem w piłkę nożną zawsze z moimi przyjaciółmi. Nigdy nie grałem z kolegami z politycznych ław w piłkę. Ja w ogóle uprawiam sporty z kumplami, z przyjaciółmi, a nie z kolegami z polityki. No właśnie, ale haratają w gałę tylko dżentelmeni, jak Donald Tusk. Ja myślę, że to było tak z przymrużeniem oka, że trzeba mieć charakter do tego, żeby grać w piłkę nożną. Zresztą Patryk Jaki też w piłkę nożną gra. I rzeczywiście taki charakter dżentelmena się przydaje w każdym sporcie zespołowym. No właśnie, sprawdźmy, czy charakter dżentelmena ma pewien prezydent z Legionowa. Tutaj poproszę o przedstawienie fragmentu filmu. Znaczy, jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna i wiesz, jak pojadł, no to tak. Ale nie, to masz wiele innych walorów. I tutaj mamy dwie najbardziej chyba aktywne. Powiedziałbym wręcz, że napalone. Naprawdę. No i pani od seksu. Nie na mnie. No, przepraszam, ale tak mi się pani kojarzy. Naprawdę. Prowadź nas do boju. To samo Roman mówił o tobie, jak szedłeś w posłuch. Pana zdaniem wystąpił tutaj seksista, głupiec, człowiek, który się pogubił. Przedziwne zachowanie. Nie wiem, jak można coś takiego mówić w ogóle. Nie wiem, czy pan prezydent był pod wpływem alkoholu, ale przedziwne zachowanie. Nie wyobrażam sobie, jak mogło do tego dojść. Mógł być pod wpływem alkoholu. Nie mam pojęcia. No, trudno mi się tak wyobrazić, żeby ktoś na trzeźwo, ale po alkoholu też, żeby na konwencji wygadywał takie rzeczy i jeszcze był przekonany o tym, że to jest fajne. Na szczęście podjęliśmy natychmiastową decyzję i ten pan już nie jest z nami w jednej partii politycznej. Pan licho z prezydentem Legionowa, ale czy nie jest panu wstyd za Jana Grabca, rzecznika Platformy Obywatelskiej, jednej z głównych twarzy Platformy, który nie zareagował, wręczył szablę prezydentowi, który opowiadał bardzo dziwne rzeczy, zamiast wziąć tą szablę, odciąć się panie redaktorze, mnie od prezydenta. Mnie tam nie było. No, ale Janek Grabiec mówi, że przyszedł tam w trakcie. No, ale są zdjęcia pokazujące, że Grabiec był, jak pan to powiedział, od początku. Jeżeli to słyszał, to dziwię mu się, że nie reagował. Być może nie skupiał się na tym, co mówi pan prezydent, albo przyszedł później. Natomiast jedno jest jasne, no, winowajcą jest prezydent. Myśmy się natychmiast z nim pożegnali. Życzyłbym też innym partiom, żeby tak szybko reagowały w tego typu sytuacjach. Ale nie ma pan wrażenia, ja też nie przypadkiem pana o to pytam, pan bardzo mocno w kampanii akcentuje te potrzeby kobiet, program dla kobiet. I właśnie, zastanawiam się i też wielu się zastanawia nad tym, czy na przykład Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, czy wspomniany już rzecznik Jan Grabiec, no niedostatecznie mocno zareagowali na to, co wygadywał prezydent Legionowy. Ale panie redaktorze, no mnie tam nie było, nie było tam Barbary Nowackiej. Gdybyśmy tam byli, to byśmy reagowali natychmiast. Jeszcze raz mówię, ja nie wiem, Piotr, mówi Jan Grabiec, że go tam nie było. Może tego nie słyszał. Ja oczywiście na jego miejscu bym reagował, ale najważniejsze jest to, kto te rzeczy mówił. Nie mówiła ich Barbara Nowacka, nie mówiłem ich ja, nie mówił ich ale Jan Grabiec. Platforma Obywatelska powinna się wstydzić za prezydenta Legionowa. No ale przecież dlatego podjęliśmy taką decyzję. Tak, tylko redaktorze. Że... Natychmiast. Tydzień po tej konwencji ważni politycy Platformy, jak Krzysztof Brejza, nawoływali do poparcia ale pana ja nie widziałem, Legionowa. Panie redaktorze, ja zobaczyłem ten film w internecie, zresztą chyba pokazał go marszałek Tyszka pierwszy raz w internecie. Natychmiast byłem zbulwersowany, jak tylko go zobaczyłem. Tak jak większość polityków Platformy. Gdybym nie widział tego filmu,
Ja kilka razy widziałem prezydenta, wiem, że on był dobrym samorządowcem, w związku z tym czym innym jest nawoływanie do poparcia takiej osoby, zanim się coś takiego wydarzyło, albo jeżeli ktoś tego nie widział, a czym innym po takim wydarzeniu. A nazwałby pan hamem prezydenta Legionowa? Natychmiast podjęliśmy tę decyzję. Jakby pan go określił? Seksistą, no, oczywiście, że to były seksistowskie teksty, natomiast no można oczywiście teraz kolejne 5 minut się zastanawiać, jak określić prezydenta, tylko myśmy podjęli błyskawiczną decyzję i chciałbym, żeby w polityce w Polsce był tego typu standard, że jeżeli ktoś wygłasza tego typu publicznie wygłasza tego typu teksty, to że żegna się ze swoim stanowiskiem. Prywatna rozmowa, różne rzeczy były nagrywane choćby na taśmach, prawda? Nawet pan premier był klął, prawda, i mówił rzeczy bardzo dziwne, no ale to jest prywatna rozmowa nagrana. Natomiast ale w ten tak sposób występować. Natomiast w ten sposób. Jasno. No ale obrażał Polaków, mówiąc o łyżce, o misce ryżu i mówiąc bardzo dziwne rzeczy, ale to przynajmniej była prywatna rozmowa. Panie pośle, panie ministrze, Patryk Jaki zapowiada nowe inicjatywy, już podpisuje deklarację. Pierwsze zobowiązanie, które podejmie, które zrealizuje jako prezydent Warszawy. No właśnie, czy pan szykuje jakąś odpowiedź, czy ma pan podobne akcje w planach w najbliższych dniach? Panie redaktorze, ale ja jestem człowiekiem poważnym i nie muszę niczego udawać. To znaczy widzi pan Patryka Jakiego, który podpisuje zobowiązania finansowe, zanim się dowie, kto będzie w Radzie Miasta, jaki będzie budżet. Nagle pokochał flagę unijną i sobie ją no postawił, właśnie, mimo że ją wyprowadzał do tej pory z kolegami z rządu, z posiedzeń rządu. To może ja poproszę o wyświetlenie tego słynnego już zdjęcia, które no podbija Twitter. Co pan o tym myśli? Myśli pan, że pan Patryk Jaki pozazdrościł panu tej pasji do książek? Ja nie chcę się naigrywać z tego zdjęcia, dlatego że każdy polityk, który się fotografuje na tle książek, to jest dobry sygnał, dlatego że trzeba dawać wszystkim sygnał, że warto czytać książki. Natomiast ta flaga unijna, którą koledzy z rządu wyprowadzali z posiedzeń rządu i nagle się pojawia tutaj wielka flaga unijna. No i również tego typu inscenizacja, że oto już jestem prezydentem i podpisuję pisma. Ja nie wiem, czy to dobrze zrobi Patrykowi Jakiemu. Ja pamiętam, że był już taki jeden kandydat na premiera, który pisał na billboardach, że jest premierem. Źle się to skończyło. Trzeba mieć w sobie pokorę i mówić o tym, że mówi pan to o premierze z Krakowa. Zadecydują. Tak, że warszawiacy i warszawianki zadecydują. Ja bym nie robił na przykład takich inscenizacji, że już jestem prezydentem i coś podpisuję, dlatego że to się może obrócić przeciwko kandydatowi. Panie ministrze, to ja wrócę do pana już. Dajmy tutaj spokój Patrykowi Jakiemu, ale pan kilka tygodni temu i pana sztabowcy zapowiadali z hukiem, to jest cytat, największa w historii kampanii warszawskich akcja outdoorowa, door to door, pukamy do mieszkań. Straciliście jakoś, tym zainteresowanie. Nie, jakoś niestety pana nie widać w tych mieszkaniach i nie widać jestem tej akcji. Nie, jestem, oczywiście, że jestem ja, panie redaktorze. Ja ale, kończę, to ale proszę mi dać dokończyć. Ja kończę swoje akcje. Jak powiedziałem 18 dzielnic, to właśnie w tym tygodniu będziemy bodajże w 13 i powiedziałem jasno, będziemy we wszystkich dzielnicach robili door to door, będą to radni kandydaci na radnych Koalicji Obywatelskiej i ja, kiedy będę mógł, będę się pojawiał. I byłem chyba w 6 dzielnicach na door to door i dalej będziemy robili te akcje. Tylko powiem panu, że po pierwszej akcji wszyscy dziennikarze się znudzili, już im się nie chciało po pierwszej akcji z klejeniem taśmą drzwi. Którą wywalił reporter. Tak, widział pan to? Tak, filmik nagrał Cezary Tomczyk. Tak. Później już tych TVN filmików raczej później raczej tych filmików były. Państwo nie nagrywacie, nie wrzucacie tego na Twitter, dlatego się wszyscy zastanawiają. Jeszcze było w paru mieszkaniach jak były jeszcze kamery, potem już nie, ale powiem panu dlaczego. A w ilu mieszkaniach był ale pan w ubiegłym tygodniu? W ubiegłym tygodniu chyba byłem tylko w dwóch, ale powiem panu co innego. Powiem panu to nie brzmi na największą kampanię outdoorową door to door w historii jest, kampanii warszawskiej. Ale jak to ale pan nie? Ale powiedział, jest. Że był pan w dwóch mieszkaniach. Ale ostatnio byłem w kilkudziesięciu mieszkaniach, natomiast chcę panu powiedzieć jedno. Większość warszawiaków, jak do nich przychodzimy, nie chce kamer. Oni chcą rozmawiać o swoich problemach i jak były kamery, bo przez pierwsze parę akcji były kamery, nie chcieli rozmawiać w obecności kamer. Ja powiedziałem, że będzie wielka akcja. Jest, dlatego że wszyscy nasi kandydaci na radnych pukają do drzwi, roznoszą ulotki. Proszę zobaczyć, w ilu mieszkaniach, a nie wynajęliśmy Poczty Polskiej, w ilu mieszkaniach są ulotki porozrzucane po skrzynkach, bo robią to nasi ludzie. A ja się pojawiam w ramach możliwości, a akcja 18 dzielnic, jedna Warszawa kontynuujemy. Będziemy w Wilanowie jutro,
to jest chyba 13 albo 14 dzielnica, w której jesteśmy po raz kolejny, bo tych spotkań było ponad 200. W związku z tym te wszystkie inicjatywy, które zapowiadałem, oczywiście, że je skończymy. Panie ministrze, pan drwił na wczorajszej konwencji Koalicji Obywatelskiej z Patryka Jakiego, że no, zliberalizował swoje poglądy na przykład na in vitro, albo że zapowiedział, że te dobre zmiany, które są realizowane w mieście, one będą kontynuowane i drwił pan, że za chwilę Patryk Jaki być może zacznie sobie robić zdjęcia z panią Hanną Gronkiewicz-Walc, ale pan sobie tych zdjęć nie robi raczej. Jak to nie? Nie eksponuje się pan z panią Hanną Gronkiewicz-Walc. Tam, gdzie mamy do czynienia z inicjatywami miasta, gdzie ja mówię, że trzeba je kontynuować, oczywiście, że się pojawiam. Byłem na Powstaniu Warszawskim przy pani prezydent, na przykład jak otwieraliśmy dom dla powstańców warszawskich na Nowolipiu, siedziałem koło pani prezydent, więc oczywiście, że jestem bardzo często koło pani prezydent. Natomiast ja niczego nie udaję, panie redaktorze. Ja nie zmieniam co chwilę poglądów, ja nie udaję nagle fana klubu, ja nie muszę tego robić, dlatego że ja mam stałe poglądy. Natomiast przyzna pan, że Patryk Jaki co sekundę zmienia poglądy. Dzisiaj nawet o szczepionkach mówi co innego niż jeszcze 2 lata temu. Mówi co innego in vitro, jest najbardziej ideologicznym członkiem rządu, a w tej chwili mówi, że w ogóle się jego ideologia nie interesuje. Obiecuje inwestycje na przykład w sport, przeciwko którym głosował. Nie umie podjąć zdania, czy podjąć decyzji, jeżeli chodzi o Okęcie, bo raz mówi, że trzeba je likwidować, potem jak widzi, że jest opór, mówi, że nie. Zmienia zdanie. Nawet ta flaga unijna, z której się śmieją internauci, panie pośle, nagle się pojawiła. A propos pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Walc, no media od prawa do lewa wytykają panu. No, że powiela pan obietnice, niezrealizowane obietnice przez Hannę Gronkiewicz-Walc i ludzi na przestrzeni ostatnich 12 lat. Nawet powstała strona internetowa, zdaje się, dzisiaj lub wczoraj zaprezentowana obietnice. Ale to proszę przeczytać. Rafała proszę przeczytać, ale proszę, tak się nazywa proszę ta strona internetowa. Proszę przeczytać program i jak był pan na konwencji albo ktokolwiek z wirtualnej, to słyszał te sztandarowe propozycje, bardzo szczegółowe, na przykład darmowe żłobki, na przykład kwestia dopłacenia do zajęć dla wszystkich warszawiaków do zajęć dodatkowych, na przykład pilotażowy program budowania wind, na przykład 100 nowych skwerów, jeżeli chodzi o zieleń, na przykład nowe linie tramwajowe w miejscach, które do tej pory nie były planowane. To są wszystko nowe rzeczy. Natomiast ja od samego początku mówiłem, że jest pewna doza kontynuacji. To jest jasne. To Patryk Jaki nagle zmienia zdanie i o tym mówił, potępiał w czambuł, co się działo do tej pory, nagle mówi o kontynuacji. Ja mówię, trzeba kontynuować dobre inwestycje infrastrukturalne i przełożyć skupić się na jakości życia. I na przykład, jeżeli była zapowiadana inicjatywa, jeżeli chodzi o budowę stadionu lekkoatletycznego, odbudowę na Skrze, przez 10 lat trwają bitwy w sądach. Wreszcie Warszawa ją wygrała, tę bitwę w sądach, mimo że klub nie chce oddać stadionu, ale mam nadzieję, że go odda i wtedy dopiero Warszawa będzie mogła inwestować panie w ten ministrze, stadion. Jako prezydent Warszawy obniży pan pensję wiceprezydentów. Dzisiaj mamy taką sytuację, że niektórzy wiceprezydenci zarabiają więcej formalnie niż prezydent Warszawy. Będę to analizował, dlatego że na razie obcięto pensję, PiS obciął pensję wszystkim parlamentarzystom i samorządowcom. Ja to będę analizował. Na pewno nie będę robił pod publiczkę obniżenia zarobków. Przeanalizuję, kto ile zarabia. Będę się zastanawiał, jakie kto ma zadania. Na pewno musi być system premiowania i w ten sposób będę rozliczał swoich współpracowników. Panie ministrze, zapowiadając naszą rozmowę w wyborczym grillu, no, zachęciłem użytkowników do zadawania pytań. Takie pytania się pojawiły, ale odezwało się Miasto jest Nasze, które stwierdziło, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, które również kandyduje w wyborach, które stwierdziło, że stoją za panem ludzie, tu cytat, którzy są gwarantem braku zmiany w zarządzaniu ratuszem. I czy może pan dzisiaj, panie ministrze, zdradzić, kto ewentualnie z pana ekipy, która robi panu kampanię, która towarzyszy panu w kampanii, w przypadku zostania przez pana prezydentem miasta, kto z panem pójdzie do ratuszu? Po pierwsze, ja jestem politykiem, za którym nikt nie stoi. Ja wiem, że to bardzo trudno w polskiej polityce zrozumieć, ale jestem w pełni samodzielnym politykiem. Nigdy za nikim nie nosiłem teczki i od nikogo nie będę odbierał telefonów tak na zawołanie. To po pierwsze. Szefem sztabu jest Jarosław Szostakowski, do którego... Ale trudno powiedzieć, że za mną wiele stoi. Stowarzyszeń w mieście jednak ma pretensje. Ale stowarzyszenia mają to kwestii. Do siebie, że mają pretensje do różnych polityków. Natomiast tutaj chodzi o to, czy rzeczywiście ktoś robił coś złego. Ale konkretnie, kogo pan z tej ekipy, ale która jest dzisiaj w sztabie, ale pan wie czy nie? Oczywiście, że wiem, ale nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu. Mamy porozumienie z Pawłem Rabiejem, bo od tego zaczęła się Koalicja Obywatelska. Ale właśnie, oprócz Pawła Rabieja, czy są jakieś nazwiska, które dzisiaj... Nie podzielę się z panem nazwiskami, dlatego że warszawiacy tego nie chcą. Warszawiacy by uznali, że jestem kabotynem, że uznałem, że wygrałem wybory, opowiadam, kto będzie za mną Najpierw muszę wygrać wybory. Pamiętam wybory w 2011 roku, kiedy Platforma Obywatelska tak mocno domagała się od Jarosława
Jarosława Kaczyńskiego, żeby przedstawił swoich przedstawicieli na, do rządu, to ja rozumiem, że pan również chyba należy się taka wiedza warszawiaką. Kogo ewentualnie pan zaprosi do ratusza? Czy to będą tacy ludzie, punkty kampanii, jak Aleksandra Gajewska? Powiem panu tyle. Nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu, ale powiem jedno. Tak samo jak na naszych listach. Rozstaliśmy się z ludźmi, z którymi nam nie było po drodze. Również często bardzo krytykowanymi właśnie przez Miasto jest Nasze. Ciekawe, dlaczego Miasto jest Nasze nie powiedział, o, tutaj rzeczywiście podjęte zostały dobre decyzje. Po drugie, otworzyliśmy się na zupełnie nowych ludzi. Po pierwsze, Nowoczesna to są zupełnie nowi ludzie, których najczęściej nie było w samorządzie. A po drugie, mamy bardzo dużo aktywistów, którzy są na naszych listach. Lewicowych aktywistów, tych, którzy pracowali dla miasta. I tak samo będzie w ratuszu. To będą sprawdzeni ludzie z doświadczeniem i mnóstwo również nowych ludzi. Panie ministrze, nawiązując do pana wypowiedzi, która zrobiła pewną karierę jednak w sieci. Czy znalazł pan już ze swoimi współpracownikami odpowiedź na to, na pytanie, jak powinna wyglądać Warszawa i czy poznał pan już wszystkie dzielnice? Ale wie pan, że to była manipulacja. Więc dziwi mnie to, że tak inteligentny redaktor zadaje pytanie, które było manipulacją TVP Info, bo ja wszedłem i powiedziałem, nie znam wszystkich dzielnic, tak jak te, w których mieszkam, ale waszą znam cudownie. I oczywiście to zostało wycięte i puszczone w eter. Każdy warszawiak, każdy, kto tu mieszka od urodzenia albo nawet od kilku lat, zna niektóre dzielnice lepiej, a niektóre trochę gorzej. Tylko ja od 8 miesięcy jeżdżę po Warszawie, odbyłem ponad 200 spotkań, więc naprawdę mogę powiedzieć, że dzisiaj te dzielnice, które znałem, słabiej, bo miałem z nim mniejszy kontakt. Dzisiaj naprawdę znam bardzo dobrze ich potrzeby, bo przedstawiłem program dla każdej z dzielnic. Program dla Warszawy i 18 programów dzielnicowych. Panie ministrze, panie pośle, wybijał pan lekką szpilkę wczoraj na konwencji, znów się do konwencji odniosę, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Powiedział pan, że niezależnie od tego, kto głosuje, kto mieszka na Żoliborzu, pan będzie inwestował w tej dzielnicy. Ale tymczasem niektórzy, tak jak dziennikarz Jan Kunert, wytykają, że przez 13 lat władze ratusza nie potrafiły uruchomić podziemnego parkingu na Żoliborzu. Więc być może nie ze wszystkich działań ratusza powinien... No, to jest jeszcze problem z czasów Lecha Kaczyńskiego. Ale czy to nie jest problem z wiarygodnością? Że właśnie, to jest znowu nawiązanie do tego, że pan obiecuje coś, co obiecywano już, ale nie udało się tego zrealizować w mieście. Jeżeli chodzi o ten parking, to on został tak źle wybudowany, że koszt otworzenia tego parkingu by przerastał ceny stworzenia nowego parkingu i to jest wina jeszcze poprzedniej ekipy. W związku z tym potem powstały nowe budynki w tych miejscach, gdzie miały być zjazdy i wjazdy i dzisiaj uruchomienie tego parkingu kosztuje tak dużo, że trzeba przeprowadzić analizę finansową, czy to się opłaca, czy nie. Natomiast ja mówiłem coś innego, bardzo ważnego, dlatego że PiS mówi, że będzie dawał pieniądze tylko tam, gdzie wygrają ludzie, którzy myślą podobnie. I ja sobie zażartowałem, mówiąc, czy ktoś sobie wyobraża, że ja bym przyszedł i powiedział, będę inwestował tylko w te dzielnice, które zagłosują na mnie? No przecież to jest aberracja. Oczywiście, że nie. Będziemy inwestować wszędzie, niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy polityczne. Dlatego mówię Warszawa dla wszystkich, bo chcemy inwestować, pomagać wszystkim, niezależnie od tego, gdzie się urodzili, niezależnie od tego, jakie mają poglądy polityczne. Stąd ten żart i ta szpilka, dlatego że dla mnie niewyobrażalnym jest to, że premier, ministrowie mówią, że będą preferować te miejsca, w których wygrywa PiS. To jest traktowanie budżetu państwa jak skarbonki politycznej partii. To jest przecież coś nieprawdopodobnego. Panie ministrze, no, moje pytania pewnie nie były tak trudne, jak zadawane przez dzieciaków ostatnio w programie TVN24 Klasy. No właśnie, jak pan wspomina spotkanie z dzieciakami. Faktycznie dzieci, to są trudniejsze pytania niż zadawane przez dziennikarzy. Po pierwsze, dzieci wyczuwają fantastycznie fałsz, więc zawsze trzeba mówić prawdę. Zresztą polityk musi zawsze mówić prawdę, ale dzieci wyczuwają też niesamowitą niekonsekwencję, o czym zaraz dam przykład. Niesamowicie inteligentne, szybkie i rzeczywiście wchodzą, zadają takie pytania dosyć nieoczywiste i trudne. Czasami to jest trudniejsze. Opalenie zioła, przyznam, że to naprawdę. Tak, ale to nie, o to chodzi. Tu chodzi o pytania, które są przede wszystkim niekonsekwencje. Ja powiedziałem coś takiego, czego nie było w programie. Pytają się mnie dzieci, czego nie lubię w Patryku Jakim, a ja mówię tego, że bez przerwy zmienia zdanie. A potem się mnie pytają, a co lubię? Ja mówię, lubię, że był w Platformie, tak sobie zażartowałem. Jedna dziewczynka, chyba 8-letnia, mówi, ale zaraz, panie ministrze, pan, czy panie Rafale, powiedział pan, że nie lubi pan, jak ktoś zmienia zdanie, a teraz pan mówi, że lubi pan to, że był w Platformie, a potem w PiSie. Przecież to nie ma sensu. Więc dzieci są pod tym względem idealne, wyczuwają właśnie zmianę zdania, rytmu i tak dalej. Ja na szczęście jestem belfrem i mam dwójkę dzieci w takim samym wieku, w związku z tym wydaje się, że dawałem sobie radę, ale to był naprawdę trudny egzamin. A też pana dzieci pytają o kampanię, denerwują się o panowie, interesują się tym w ogóle? Nie, moje dzieci w ogóle nie zadają mi pytań o politykę. Mamy tyle fantastycznych tematów do gadania, czytamy razem książki, komiksy. Nie rozmawiacie Nie rozmawiamy o polityce, nie. Mamy dużo więcej fajnych tematów do tego, żeby o nich rozmawiać, chociaż rozmawiam z córką, która jest starsza, bo ma 14 lat, skończy w grudniu. Rozmawiamy o konstytucji, rozmawiamy o prawach obywatelskich, o tym tak. My o polityce w naszym programie z pewnością mówić jeszcze będziemy. Moim gościem był Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta
Warszawy. Michał Wróblewski, oddaję głos Markowi Kacprzakowi.